Dzień dobry, posmakuj. Świetnie, że znowu jesteś u mnie na kanale. Dzisiaj ekspresowe pączki cytrynowe. Zostań i oglądaj. Wielkimi krokami zbliża się tłusty czwartek. Postanowiłem, że przygotuję dla Was szybki, łatwy, prosty, ekspresowy przepis na mini pączki. Nie każdy ma tyle czasu, żeby przygotować w domu pączki od początku, zrobieniem zaczynu na drożdżach, z garowaniem, z rośnięciem, ze smażeniem, z lukrowaniem. Ja Wam pokażę prosty przepis. Mam nadzieję, że się sprawdzi u Was w domu. Tutaj mam już przygotowaną miskę, do której dodam najpierw śmietanę. Śmietana gęsta, 18% tłuszczu. Jajko ląduje razem ze śmietaną. Za pomocą trzepaczki rózgowej zrobię jednolitą masę. Dobra. Tutaj mam mąkę pszenną i proszek do pieczenia. Dosypuję proszek do mąki i wymieszam razem. Pamiętajcie, że zawsze sypkie rzeczy mieszacie razem wspólnie. Powoli będę dodawał ją do ciasta. Mieszam energicznie. Ciasto już prawie gotowe. Rodzynki. Drobno jeszcze przesiekam na mniejsze kawałki. Pamiętajmy, że to będą mini pączki, więc fajnie będzie ich mieć troszeczkę więcej w każdym pączku. Rodzynki lądują w cieście. Do smaku dodaję troszkę soku z cytryny i trochę otartej skórki ze sparzonej, oczywiście wyszorowanej cytryny. To doda nam dodatkowo aromatu cytrusów. Pięknie to pachnie, cudownie świeża cytryna. Cudo. Mieszam ciasto. Ciasto gotowe, tłuszcz nagrzany. Za pomocą jednego pączka, mini pączka, sprawdzę, czy temperatura jest już odpowiednia. Moczę łyżeczki w tłuszczu, żeby mi się ciasto nie kleiło. I możecie zrobić takie małe knelsy, albo po prostu przypominające okrągłe kulki. O, i za pomocą drugiej możecie dorzucić, tak? I bardzo fajnie, bardzo ładnie się smażą. Ustawiam średni płomień, wypływają, mogę formować kolejne. Odpadają i po momencie wyskakują na powierzchnię tłuszczu. Wkładając, zamaczacie sobie łyżkę, żeby Wam spokojnie mogła się odkleić kolejna kulka. Cytrynowy, bardzo lekko słodki, bo tylko od rodzynek, ale pamiętajcie, tu nie może być cukru, dlatego że spaliłby się nam w trakcie smażenia, więc tam do pączku daje się w ogóle albo bardzo niewiele. Za to możecie zrobić lukier, który nam to dosłodzi, albo cukier puder, albo stopiona gorzka czekolada, albo jakiś kolorowy słodzik. No, inwencja należy do Was. Miłej zabawy. Pączki pięknie, aromatycznie pachną, naprawdę cytrynę czuć w całym studio. Układam, pozostanie mi już tylko dodanie cukru pudru w moim przypadku. Jestem przekonany, że przepis na te proste cytrynowe pączki przypadnie Wam do gustu i zrobicie je w tłusty czwartek. Pamiętajcie, sub, like, komentarz, obowiązkowo dla większej oglądalności. Widzimy się w kolejnym odcinku. Ciao! A jeśli chciałbyś przepis na inne danie na tłusty czwartek, to kliknij tutaj.